25 maja wspominamy świętego Beda Czcigodnego, prezbitera i doktora kościoła. Beda urodził się w roku 673 w Anglii. Kiedy miał 7 lat, powierzono jego wychowanie i wykształcenie opactwu benedyktyńskiemu świętego Piotra w Wertmont. Był bowiem wówczas zwyczaj, że rodzice chętnie posyłali swoje dzieci do klasztoru na naukę i wychowanie w charakterze oblatów, czyli przyszłych kandydatów. 2 lata później Beda przeniósł się do nowo powstałego opactwa świętego Pawła w Yarrow. Z biegiem lat oba opactwa zasłynęły nie tylko w Anglii, ale nawet daleko poza jej granicami, jako niezwykle ważne ośrodki życia kulturalnego i religijnego. O założeniu tych dwóch opactw Beda napisał osobną historię, w której przekazał również garść wiadomości o sobie. W Yarrow Beda wstąpił do klasztoru i jako mnich spędził tu ponad 50 lat. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie. Odtąd swoje życie dzielił między modlitwę i studia. Znał język łaciński, grecki i hebrajski, co ułatwiło mu studia nad Pismem Świętym i dziełami ojców Kościoła. Słusznie nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii, co później powtórzą o świętym Tomaszu z Akwinu w skali całego Kościoła. Beda zostawił po sobie wiele pism. Wśród nich na pierwszym miejscu stawia się napisaną przez niego historię Anglii. Zostawił także żywot świętego Kurtberta, świętego Feliksa z Noli i świętego Atanazego. Dziełem wyjątkowej wagi jest Martyrologium Bedy, które posłużyło później do przygotowania wykazów świętych Kościoła. Zdumiewają wszechstronne zainteresowania Bedy. Pisał bowiem również o poezji, o gramatyce, ortografii, o naturze rzeczy, o czasie i tym podobne. Swoje dzieła i rozprawy ilustrował często odpowiednimi rysunkami. Był także uzdolnionym poetą. Zostawił hymny i pieśni poetyckie. Komentarze do ksiąg Starego i Nowego Testamentu czynią świętego Bedę największym egzegetą średniowiecza. Ciekawe są jego homilie, których ocalało 50, i bardzo obfita korespondencja, która rzuca światło nie tylko na osobisty charakter świętego, ale także na stosunki polityczne i religijne, jakie za jego czasów panowały w Anglii. Zmarł 26 maja 735 roku. Jego ciało złożono w Yarrow w kościele opackim. W roku 1030 przeniesiono je jednak wraz z relikwiarzem świętego Cuthberta do katedry w Durham. W roku 1155 wydzielono je i relikwie świętego Bedy złożono w nowym relikwiarzu, wysadzonym drogimi kamieniami, a w roku 1373, w 700-lecie jego urodzin, wystawiono mu wspaniały grobowiec w katedrze w Durham. W czasie odstępstwa od wiary króla Henryka VIII sprofanowano śmiertelne szczątki świętego Bedy i rozsypano je. Udało się jednak ich część uratować. Zachód mądrością swoją oświecił, powiedział o nim święty Robert Bellarmine. U współczesnych i potomnych Beda zażywał takiej sławy, że porównywano go do świętego Ambrożego, Augustyna, Hieronima i Izydora z Sewilli. Synod w Akwizgranie nadał mu przydomek Czcigodnego. Leon XIII ogłosił go w roku 1899 doktorem Kościoła. Jest patronem lektorów, angielskich pisarzy i historyków. Warto wiedzieć, że dewiza papieża Franciszka „spojrzał z miłosierdziem i wybrał” została przez niego zaczerpnięta z 21 homilii świętego Bedy Czcigodnego o powołaniu celnika Mateusza. W ikonografii święty Beda występuje rzadko. Jest przedstawiany w benedyktyńskim habicie. Atrybutami świętego są księga, pióro i zwój pergaminu. Módlmy się. Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi jako nauczyciela wiary świętego Bedę prezbitera. Spraw łaskawie, niech nas oświeca światło jego mądrości i wspomagają jego zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.